Trak, stop. Wypadki. Pogoda się załamała i załamał się również płynność transportu również się załamała. Jestem na track stopie, który wydaje się być zakorkowany, zapełniony, troszkę chaotyczny, ale opuszczam go. Siedziałem tutaj już chyba z półtorej godziny. Jestem tuż przed domem. Co robisz, gościu? Gościu biedny nie wie, co robi. Próbuje się znaleźć, czy co? Cofa. Musisz poczekać. Wychodzi. Będzie się slajdował, czy co? Próbuję się dostać do domu. Jestem dosłownie 60 mil od domu, ale wszystko się zakorkowało. 3-godzinne opóźnienie na highwayu przed Illinois, na granicy Indiany i Illinois. To postanowiłem tutaj sobie przeczekać. I w tym momencie mam czasu na styk. Jeśli wszystko się uda, to ja dojadę. Na parę minut przed upływem czasu. Jeżeli się nie uda, to nie dojadę. Będę musiał łączyć exemption, wyjątek, ze względu na drastyczne załamanie pogody, i tak se dojadę i tak. Bo ja chcę dzisiaj skończyć tydzień, jest czwartek. Nie będę spał na truck stopie, jak już jestem praktycznie w domu, co nie? Jedziemy, zobaczymy, jak to pójdzie.
Jedziemy na wschód. I będzie to typowy filmik z ostatniego tygodnia pracy. Tym razem ostatni tydzień pracy nie oznacza ostatni tydzień pracy chronologicznie, ale będzie to ostatni tydzień pracy w tej firmie. Zdecydowałem się odejść z Namona. Czas rozpocząć nową przygodę, nowe wyzwanie, nowa niewiadoma, nowy element gry. Zasadniczo nic się nie zmienia. Dalej będę pracował w tym zawodzie, który opala tylko z lewej strony. Każdy tracker ma bardziej opaloną lewą rękę i lewą nogę. Bo takie są zasady gry. A powiem wam w swoim czasie, jak wygląda moja nowa praca, na czym ona będzie polegać i czym ona się będzie odróżniać od poprzedniej pracy. W każdym razie może w tym odcinku zrobię też pewnie może takie jakieś podsumowanie, albo może w osobnym. Strasznie dużo jest saren w Indianie. Generalnie sarny się tak rozrosły, bo nie mają tutaj naturalnego drapieżnika, który w sposób przewidziany przez przyrodę regulowałby liczebność stad zwierząt czworonożnych kopytnych, a tu tymczasem odstrzałów jest mało, myśliwych jest chyba coraz mniej w tym kraju. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jaka jest tendencja, czy się ilość zmniejsza, czy zwiększa. Takie po prostu refleksje, bo ciągle widzę dużo sarn. O tej porze dnia po południu, powiedzmy, gdy zapada już zmierzch, późnego popołudnia lub początku wieczoru, to widać, przejeżdżając w tych obszarach mniej zaludnionych, jak dużo tej zwierzyny po lasach żyje, albowiem to wszystko wychodzi na pola uprawne żerować. Powinienem zostać myśliwym, kontynuować tradycję rodzinną, ale człowiek nie ma tutaj na nic czasu. Może kiedyś na starość. Tak czy inaczej, wracając do narracji, jedziemy na wschód. Miała być prosta trasa, nieskomplikowana, jeden rozładunek, a wyszło coś innego. Ciągnę ze sobą dwa ładunki. I ciągnięcie tych dwóch ładunków pociąga za sobą konieczność również dwukrotnej wizyty u agenta. Więc ja się będę pieprzył z tym przez pół poniedziałku, aby to rozwieźć poprawnie. Mam zamiar się załadować również w poniedziałek i zacząć wracać na jardę. Ze względu na to, że jest to ostatni tydzień, ja również chcę przerobić go, powiedzmy, rzetelnie, czyli zrobić dwie trasy, aczkolwiek nie zależy mi na wydajności i śpieszył się nie będę, bo z mojego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy ja wrócę do domu w piątek, czy w sobotę. W poniedziałek zamierzam pójść do nowej firmy, wypełnić wszystkie papiery, zrobić drag test. Powinienem być gotowy do trasy we wtorek, ale chyba będę chciał zacząć w środę i zrobić jedno kółko tak na przetarcie. Będą to też troszeczkę nowe kierunki, troszeczkę inny charakter pracy, ale co najważniejsze, nowa praca będzie miała sobie nowy potencjał na jeszcze większą zmianę. O tym wkrótce. I zobaczymy, jak to pójdzie. Tymczasem sunę na wschód. Zacznę ładować tabletę, bo zaczyna mi się kończyć bateria. Wszystko w porządku. Luty, końcówka lutego 2022. Zacząłem sezon, nowy sezon trekkingu tydzień temu, zdaje się. W tym roku zamierzam przepracować cały rok solidnie, od lutego do samego końca, z okazjonalnymi wakacjami wewnątrz kraju, powtykane gdzie nie gdzie. Chyba raczej moje życie zmieni się w tym kierunku, że znacznie mniej będę już teraz podróżował po świecie i rzadziej odwiedzał Polskę, a jeśli już, to na krótszy odcinek czasu, powiem.
życie osobiste jednak będzie determinować chyba mój schedule od tej pory w większym stopniu. Schedule wakacyjny. O tym też może napomknę gdzieś tam kiedyś w przyszłości. Tymczasem suniemy na wschód. Zadanie proste, jak budowa cepa, 1000-milowy mniej więcej odcinek do pokonania. Rozpocząłem dzisiaj po południu. Kładę się spać około 9-10 wieczorem. A na jutro sobie zostawię jakieś 10 godzin roboty, 11. Wiem dokąd jadę, byłem tam już wielokrotnie, znam te okolice, wiem czego się spodziewać. Dodatkowo wyjazd w sobotnie popołudnie oznacza, że niedziela popołudnie mogą być troszkę korki, bo ludzie wracają z weekendów w te aglomeracje tych miast wschodnich. Ale i tak sobota czy niedziela to jest jazda znacznie bardziej przyjemniejsza i bardziej bezstresowa niż w środku tygodnia. Zatem zobaczymy, co nas spotka tym razem tego ostatniego tygodnia pracy. Nam ona najważniejsza sprawa dla mnie zawsze, kończąc coś, jest to, aby nie popełnić jakiegoś drastycznego, takiego wyraźnego i głupiego błędu w stylu napytać sobie biedy, sprawić wypadek, zrobić jakiś damage na trailerku albo na troczku, skręcić nogę wyskakując z przyczepy i nie zrobić jakiejś takiej jaskrawej głupoty, nie? To jest ostatni tydzień i muszę być bardziej skoncentrowany niż zwykle, aby po prostu zrobić swoją robotę i wrócić bezpiecznie do domu. Także tyle, ja się zamykam, teraz puszczę jakąś fajną muzyczkę, a my się możemy trochę poenjoyować resztą pracy na dzisiaj. Do usłyszenia, na razie. Do przodu. Zasadniczo i spanie na ulicy, co nie? Ulubiona aktywność kierowcy, spanie na ulicy. Znaczy tak, w sumie wszystko rozwija się bardzo fajnie ze względu na to, iż przyjechałem tutaj wczoraj wieczorem, natomiast złapałem agenta, złapałem tego gościa, ja go znam. I skończyło się tak, że on mnie w końcu przeładował wczoraj wieczorem zamiast dzisiaj rano i w konsekwencji tego jest szósta i ja wstaję. Wyjeżdżam zaraz na załadunek już będąc załatwionym. Konwój na MNA, trzy troki dzisiaj tutaj były. Jeden kolega już wyjechał z Ukrainy zresztą. Mówi, że rodzina bezpieczna. Jak wyglądają wszystkie chłopy na ulicy. Tak spałem i tak stoję. Najważniejsze, żeby sobie nie uszkodzić tych plastików, jak się wyjeżdża. Ja mam miejsce. Za mną stoi trzeci kolega, więc w sumie było nas trzech.
Wezmę to, wydmucham. Ten syf. Dał swój. To jest masakra w zimie, masakra. W zimie nie nadążam za czyszczeniem tej soli. Nie nadążam za zimą w zimie. Także nic, to ja do podjechania mam jakieś 7-8-9 minut. Jestem już załatwiony ze stopem numer 1. Stop numer 2. Stop numer 2 z kolei będzie czym? Będzie oddalony. I tam troszkę zejdzie, bo oni są tam bardziej formalni. W zeszłym tygodniu stamtąd mnie wyrzucili, bo mnie nie wzięli. Ale co ja będę gadał? Tak to jest. Koczowanie na ulicy, super zimnica. Ale spało się w sumie w porządku. Dojadę tam, to zrobię sobie kawę. A teraz tyle się, co ogoliłam. Ruszamy. Ale jaja, no to na gorąco komentarz z przygody dzisiejszego dnia. Pokazywałem wam, albo wam pokażę, gdzie spałem. Spałem na ulicy i się zakopałem w śniegu. Okazało się, że ja się rano nie mogłem z tego wygrzewać cholerstwa, które wjechałem. A zaspy były, tak jak tutaj po drodze, może ja wiem, wysokości na pół metra, mniej, maksimum pół metra, miejscami mniej, ale takiego twardego, zmrożonego śniegu. I ja sobie po prostu wjechałem jedną oponą, przednią oponą, troszeczkę oponami od trailera i drive'u tymi, tą osią napędową również wjechałem, ale nie całą, bo ja mam dwie opony z każdej strony na osi ciągnącej. Wjechałem może, powiedzmy, jedną oponą i pół szerokość jednej osi. Te zaspy. I rano nie mogę wyjechać. No to zacząłem go bujać pomalutku w te, we w te, żeby tak trochę rozbić ten śnieg. Nic nie pomaga. Wyjąłem łom, zacząłem grzmocić ten śnieg, bo to zmrożony, takie twarde bryły. Nie mam łopaty, zresztą plastikowa łopata na taką zbryloną, zbrylony śnieg nic by nie dała. Turn right, then turn left. Mówię wam pomysł. Improwizacja na miejscu. Mam tutaj po poprzednim kierowcu takie maty podłogowe, gumowe maty podłogowe. Mówię, podrzucę to pod moją oś ciągnącą, żeby troszeczkę trakcji złapało, bo on się ślizga na tym śniegu z jednej strony, a z lewej strony w ogóle mi, chociaż był na asfalcie, nie był w stanie go wyciągnąć. I to nie było tak, że koła się w powietrzu kręciły, tylko po prostu był śliski drive z prawej strony i on mi w ogóle nie ciągnął. Nic nie pomagało, blokada dyferencjału. Wszystko cholerstwo zawiodło i tak bujałem. Troszeczkę rozbiłem ten śnieg łomem. Podłożyłem wreszcie te plastikowe podkładki pod nogi i rozbujałem go troszeczkę i cały gaz do przodu. Wyrwało go wreszcie. W sumie dużo czasu nie zmarnowałem, 15 minut. Całe szczęście wstałem na odpowiednio wcześnie. Będę panu na siódmą, dokładnie. Powinienem być przed siódmą, żeby sobie spokojnie dostać ten doczek. Najlepszy dok, który mogę. A nieważne, ja będę na siódmą i tak mnie wezmą. Także takie przygody. Znowu mi czyści kotły. Wczoraj wieczorem go poczyściłem, dzisiaj znowu nad ranem widzę. Choć silnik był wyłączony na noc, zespołem na obasto. Takie to są przygody. Ponieważ jak złapałem tego agenta wczoraj wieczorem, agent do mnie mówi: wypieprzaj stąd, bo wjechałem do doku. Mówię, ja mam na 5 rano appointment, to jest prosty dok, ja sobie wjadę to. Rano mnie obudzi.
Tymczasem agent wyskoczył. No mnie wyrzucił. Wyskoczył facet z tego budynku. Ja mu tłumaczę, słuchaj. Ty mnie rozładujesz o 5, ja mam na 7 appointment. Nie zdążę. Są 3 inne trochę do mnie z firmy. Nie, bo nie. No to dobra, no to... Znalazłem miejsce, poprosiłem kolegę, żeby się trochę przesunął, zaparkowałem na plecyku i czekamy do jutra. Tymczasem za chwilę przychodzi agent po pół godzinie. I mówię, wiesz co, wjeżdżaj do doku, ja ci rozładuję. Dzisiaj. Teraz. A mówię, okej, okay, dawaj. No i wjechałem do tego doku, facet mnie zaczął rozładować, ale w międzyczasie przyjechał jakiś inny trok, inny kierowca. Zajął mi moje miejsce parkingowe. W związku z tym ja po załatwieniu swojej sprawy musiałem iść i wymyśleć, gdzie tu spać, więc spałem na ulicy. Mogłem podjechać do mojej firmy na rozładunek i spać na firmie, ale ta firma ostatnim razem jak tam byłem, to mi nie pozwolili spać. Może gdzieś tam po cichu pewnie bym się coś tam wymyślił. Ale tu wiedziałem, że mam pewny nocleg załatwiony. Tylko nie wiedziałem, że rano będę miał kłopoty z wyjechaniem z zaspy śniegowej. Od życia. Najważniejsze, że wyjechałem. Najważniejsze, że nie podarłem jakichś plastików. Prawdopodobnie muszę przyjrzeć się tym plastikom. Ale to jest niemożliwe, że ja coś tam zapomniałem. Właściwie to wszystko jest możliwe. Wysoce nieprawdopodobne, że ja złamałem jakieś plastiki, ale... Teraz będę miał okazję przyjrzeć się temu. Dokładnie. Do tej firmy, ale ja już znam te klimaty, byłem tutaj w zeszłym tygodniu. I tak się zaczyna przygoda trasy numer 1. 4 stopy, jeden załatwiony, poniedziałek rano startujemy z stopem numer 2. Ja sobie tylko ustawiam głowę zawsze, żeby pod koniec jakiegoś epizodu, czyli w tym wypadku ostatniego tygodnia pracy w tej firmie, żeby czegoś takiego zasadniczego nie spieprzyć, czegoś takiego głównego błędu nie popełnić. Nie zależy mi na pośpiechu, nie zależy mi na wydajności. Zresztą już tak trochę też mi się nastawienie zmieniło, jak sobie skończyłem ten projekt, którym sobie chciałem coś udowodnić. Ile można zarobić w pół roku, max? Zimowy sezon tego roku 2022, który naznaczony jest dużymi zmianami chyba geopolitycznymi w Europie, a może nawet w całym świecie. Wojną na Ukrainie. Dzisiaj są negocjacje. Dzień numer 5 chyba. Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Dzisiaj jest poniedziałek. No, kolega już parkuje. Dostał dok. Z ciasnota jak cholera. Jak widać zły dok, to ja nie wyjadę. Firma jest ciasna.
arriving at destination on left. Głupi wjazd do tej firmy i w ogóle dziwne dziwnostki. Dawaj, Jury, dawaj. Ja też miałem 34 dok, nie ostatnio chyba. On jest ciasny. Ale nic, ja się tutaj idę szczykować. Z tej miłej pani, która mnie nie lubi, bo raz wszedłem bez maseczki i mnie wywaliła. Teraz chyba mnie nie wywali. Dzień pełen niespodzianek. Tyle się dzieje, że już nie nagrywałem. I nie wiem, w którym momencie przerwałem narrację. Wyjeżdżając od agenta chyba. Agent rano. Rano nie musiałem go rozładowywać. Pojechałem na zał, na rozładunek numer 1. Tam poszło sprawnie, ale było parkowanie dość... na ślepą stronę. Kolega pomagał. Stamtąd pojechałem z powrotem do agenta, szybciutko odebrałem to, co miałem odebrać. Dlaczego pani jedzie 20, jeżeli pani może jechać 30? A, bo pani jest staruszką. A ten gościu? Dlaczego jedziesz tak wolno, jak możesz jechać szybciej? Już nie ma znaku. Opuściliśmy strefę szkoły. Red light camera ahead. Potem pojechałem zrobić... przepięknie. Kierunka, a co, będzie wrzucał kierunek. On sobie po prostu skręci, jak mu się zachce. Kierownicę. I potem pojechałem zrobić drugi rozładunek, tam się wszystko rozkręciło. Okazało się, że mój appointment jest na miesiąc temu. Nie miałem jeszcze takiej sytuacji. Zdarza się, że appointment masz na wczoraj, albo że masz na dzień do przodu, na jutro. Natomiast nigdy nie miałem na 5 tygodni wstecz. To jakiś absurd jest. Monty Python. Czekałem tam w sumie 3 godziny, aż załatwili co robić i ostatecznie pojechałem zrzucić to do jeszcze innej firmy, z której teraz wyjechałem. Tam spotkałem znowu kolegę z Ukrainy. No wszyscy Ukrainie kibicują. Mam trochę znajomych, nie takich dobrych, co nie, ale jednak dość sporo kierowców ukraińskich jeździ w polskich firmach, albo Polacy idą do ukraińskich firm. I to taka podkreślenie. Polacy idą do ukraińskich firm. Wyjaśnię może kiedyś w przyszłości, o co chodzi. I jednak jakby się znamy, często ocieramy się o siebie. Polacy, Ukraińcy, Słowianie generalnie, Ruscy też, Litwini. Jeżeli chodzi o ten światek kierowców w Ameryce. Dzisiaj mieliśmy na przykład taką sytuację, razem z nim gadam, coś tam sobie gadamy o tym, ja mu mówię, a to mój ostatni tydzień, odchodzę, idę właśnie do tej nowej firmy i ten gościu, właściciel tej firmy, w której się rozładowaliśmy, bo jego też się okazało, odrzucili i przyjechał tutaj.
chłopak z Ukrainy. I zaczęliśmy rozmawiać i wtedy ten Amerykanin nas zahaczył: o, jesteś z Ukrainy, wszyscy się trzymamy za wami, co nie, kibicujemy, modlimy się i tak dalej, że co ten Putin robi, wyprawia. No, czuć wsparcie, co nie, duże wsparcie w narodzie. Ten sentyment proukraiński, wydaje mi się, jest dość zauważalny, zwłaszcza w tej aglomeracji Chicago, która jest środowiskiem z takim stanem, i sama metropolia chicagowska jest bardzo środowiskiem imigranckim. Czytałem SMS-a chyba od brokera. O, nie tutaj. To jest kawałek dalej. Potrzebuję zjechać na ten exit. Dojeżdżając tutaj, wpierniczyłem się w zamkniętą drogę. Trzeba było przejechać przez miasto i generalnie były dwie drogi dojazdowe do tej firmy. Ja już byłem, znam tę okolicę, byłem tutaj wcześniej. Jesteśmy w Providence, Rhode Island. Miało mnie tu nie być, bo to jest ciasno, tu się jeździ, tu jest ciasno i jeździ się pomalutku w tym stanie. Jest maciupki stan na samym wybrzeżu, w niewielkim znaczeniu kulturowym czy gospodarczym, ale jest tu ładnie po prostu. Wschodnie stany są ładne, pod tym względem takie zadbane, dobrze zorganizowane, białe w większości, uporządkowane, bardziej przypominające w swoim charakterze Kanadę niż stany środkowe lub stany zachodnie Stanów. I udało mi się, musiałem objeżdżać ten objazd, zamkniętą drogę, takimi małoludkimi dróżkami osiedlowymi. Potem zakręt 90 stopni, oczywiście moim trokiem, za cholerę się nie wyrobisz. To przesuwałem samochody osobowe. No przygody, dzień z przygodami. To nie jest często, żeby się... Ja nie nagrywałem tego we większości. Opowiadam wam to jakby patrząc wstecz wszystko. Przeważnie praca wygląda w dość monotonny, żmudny, taki jednolity, jednostajny sposób. Wszystko jest, dzieje się pomału i mało, mało kiedy dzieje się coś, prawda? A tu aż tyle przygód na raz w jeden dzień. Nie spodziewałem się tego, uwaga zamknięta. Jadę się załadować, jestem spóźniony, broker mi już wypisuje, gdzie jesteś, ale ja będę siedział cicho, dopóki nie dojadę, wtedy mu odpiszę, jestem na miejscu. I zobaczymy, jak się ułoży reszta dnia. Najważniejsze, żeby się nie stresować, nie? Jadymy. A propos jeszcze tej wojny. Niesamowite czasy się dzieją i to wszystko się może... Dzisiaj jest taka sytuacja dalej niewyjaśniona, czwarta doba chyba, czy piąta. Pertraktacje chyba dalej odbywają się, nie zaglądałem ostatnio na aktualności. W każdym razie wszystko się może dramatycznie przewrócić na głowie, jeżeli chodzi o ten porządek geopolityczny w Europie, prawda? Ale wracając do tych takich wątków bardziej personalnych, dziś rozmawiałem z kolegą też z firmy, który zgłosił się na ochotnika do tej armii, ochotniczej armii, która powstaje na Ukrainie, którą zapraszają ludzi z całego świata. I chłop się zgłosił. A mówi, że za stary, jego rocznika nie przyjmują. Wyobrażacie sobie, jaki tu jest duch? Drugi kolega Ukrainiec, widać chłopa, to no jest przybity. Widać, że to ciąży na nim. Niesamowite. Nie wiedziałem, że coś takiego się wydarzy i to w tym regionie świata. Za mojego życia. I to pobudza człowieka do refleksji, jak ja bym się zachował, gdyby mój kraj został zaatakowany. Co ja bym zrobił? Czy ja miałbym na tyle odwagi? Bo ja wiem, co powinienem zrobić. Wiem, jak jest ruch. Sumienie podpowiada bardzo wyraźnie, że powinieneś jechać, przyjechać do kraju i walczyć. Ale czy ja bym miał odwagę to zrobić? Czy bym znalazł sobie jakieś racjonalne wytłumaczenie, żeby tutaj zostać i pomagać pieniędzmi, albo w jakiś taki głupawy sposób w internecie, nie? Całe szczęście ten dylemat na razie mnie jeszcze nie dotyczy.
Ale niesamowite czasy. Ciekawe czas. Sprawdza się chińskie przekleństwo, abyś żył w ciekawych czasach. A Chińczycy też za kurtynami pociągają mocno te sznurki i bardzo ciekawie się zachowując. Dobra, ja się zamykam. 15 minut do dostawy. Jedziemy dalej. Do załadunku, znaczy. Do przodu, przed siebie. Czy mogło być inaczej, ja się pytam? Czy mogło być inaczej? Nie, oczywiście, że nie. To było do przewidzenia. Wypadek i zakorkowana droga przed nami. Wyjechałem załadowany, załadunek poszedł sprawnie, ale utknąłem. To jest właśnie robota na iście. Niby stawka jest w porządku na mile, niby wszystko gra, ale jak tutaj jeździsz, to rozumiesz, że tkwisz w korkach często, tracąc czas. Dużo wypadków, duże natężenie ruchu. Solidna lipa, jeśli o to chodzi. Także tak to się miało, chyba po prostu musiało się to wcześniej czy później skończyć. Mogłem pojechać górą, bo jestem leciutki, ale mówię, dół idzie ok, jadę dołem. I co? I co? I figa z makiem, idzie lepiej. Szło lepiej przez chwilę. I ja. Pomaluczku turlamy się. Dzień dobry. Narracja dnia numer 3. Tam wjeżdża przyczepa XPO podwójna, a tu obok policja na parkingu. Ja jestem akurat tak zaparkowany, że dosłownie tam, jeśli widać w lusterku znaki drogowe, to jest znak drogowy, który mówi: od tego momentu, patrząc w przód, nie możesz parkować ciężarówkami. Ale to jest takie moje ulubione miejsce, ja tu często parkuję, bo jest cichuteńko i tu jest tuż za Skrenton, przyjadę aglomerację Skrenton. To jest dla mnie ważne. Wczoraj nie poszło, zobaczmy jak wygląda wczorajsza dniówka. Wczorajsza dniówka jest masakracją. Zacząłem pracę o 5.30, ja skończyłem o 8.30 niemalże. Czyli to jest... Co to jest? 15 godzin pracy. 15-godzinna dniówka z 3-godzinną przerwą w środku. Z przykład zastosowania zasady przerwanego slipera. I ja mogę jechać już dzisiaj rano po 8 godzinach przerwy. Ale według mnie mi się to nie opłaca, bo jak ja wyjadę, to będę musiał robić, zobacz, po 4 godzinach przerwę znowu. Bez sensu. Ja wolę wykręcić dyszkę i mieć cały cykl zresetowany.
Tymczasem w nocy było super sympatycznie, chłodno i lubię zimie spać. No bo jak rano wychodzę, zrobię jakąś inspekcję, się rozglądnę po troku, to jest jak orzeźwienie, lepsze jak kawa. Bardzo mnie to budzi. Wczorajszy dzień minął też. No ta policja też mnie zaskoczyła, to jest ta narracja, którą miałem zacząć. Nie wiem, co oni tutaj robią, czy jakieś inspekcje, polowanie, czy co, to są jakieś tajniaki. W każdym razie ja ich widzę tutaj bardzo rzadko. Nie spodziewam się kłopotów z ich strony. Wczorajszy dzień minął, tak jak pokazywałem na logbooku, pełen przygód. Ale ostatecznie po sprawnym załadunku wyjechałem z aglomeracji i utknąłem w... W czym tam utknąłem? W korku dość sporym. Ale to jeszcze też nagrywałem. Troszkę staram się wpleść narrację Ukrainie we wczorajszy odcinek. Natomiast dzisiaj już wracamy do rutyny. Trochę jestem też podziębiony. Słyszę to w głosie. Tu jest już wszystko wysprzątane. Ja zawsze składam stolik, śpię na dole. Materac trzymam na górze, ściągam po prostu na noc i rozkładam sobie łóżko to, bo ono jest wygodniejsze i szersze. I kładam materac na wierzch tych puf. I lubię spać na dole. Jedyne co w Volvo mi przeszkadza, to to, że tutaj inwerter jest rozwiązany w ten sposób, że daje mi cały czas znak, jaką mam, żebym mógł sobie monitorować napięcie baterii. Ale to jest w nocy bardzo takie ostre. Jarzeniówka to wali w oczy, ja tego nie lubię. Tylko sobie z reguły tejpuję taśmę elektryczną, tylko czarną taśmę elektryczną, ona nie przepuszcza światła. Okej, 10 godzin przerwy stuknęło, zresetował mi się cykl. 10 godzin i 1 minuta, to okej, to ja mogę zacząć kręcić inspekcję. Inspekcję jako taką już zrobiłem. Orzeźwiającą inspekcję jest chyba minus 4 na polu w celsjuszowskiej skali mierzenia temperatury. Porobię teraz te jeszcze tu shipping ID 9887. Dobrze, logbook uporządkowany. Kręcimy 15. Ja chyba zrobię 15 pełnowymiarową. Co mi się tam doszczypał. Chciałem jeszcze o czymś wspomnieć, ale w tym momencie mi to wyleciało z głowy. O czym chciałem wspomnieć? Wiem o świetle. Wpleść narrację, o wplataniu do narracji ukraińskiej. Dzisiaj znowu masakra na tej Ukrainie. No ja nie mogę. Nieciekawe, dziwne czasy, ciężkie czasy, cholerne czasy. Ach, no dobrze, to nic, to ja się chyba już po prostu przemknę. Nic tu nowego nie wymyślę. 7 rano, startujemy do pracy. 7 rano, czasu East. 7:20. Za 10 minut start i cały dzień podjazdu do Chicago, tam nocleg, może zakupy jakieś wieczorem w sklepie, zaczyna w tym tygodniu, idę tylko na mięsie. Mam odrobinę ilości szpinaku, małej ilości, a tak to jem tylko mięso, po prostu burgery i odrobinę masła, sól, nic innego, aha i owoce, mięso i owoce mógłbym powiedzieć. A w następnym tygodniu może zrobię jeszcze coś innego, dziwnego, tak dla troszkę, żeby żołądek odpoczął po tych moich przebojach z zatruciem pokarmowym, które przywiozłem z Bangkoku. Co nie? A więc jest to przedostatnie kółko, przedostatnia trasa. Spodziewam się jutro pojechać w kolejną
i zrobić kółko numer 2 ostatnie. Do Chicago mam 10 godzin i pół, więc ja to pewnie przyjadę w 10 godzin, a to oznacza, że zostanie mi 36. Jeżeli zostaje mi powyżej 35 na drugie kółko, to ja jestem ok. Mi się wydaje, że zrobiłem dobrą robotę. Jak to wygląda? Dziwny sen miałem dzisiaj w nocy. Da. Szykujemy się do drogi. Taka uwaga techniczna jeszcze, gwoli technicznych informacji. Wczorajsza dniówka była przykładem, że to bardziej taka informacja dla tych, co jeżdżą, ale wczorajsza dniówka była przykładem tego, jak zmieniły się przepisy na niekorzyść. Jeżeli chodzi o... To wybuchło. Znaczy to weszło w życie w zeszłym roku. Mi się to nie spodobało. Pytałem mojej na firmie, o co chodzi. Pisane są podobno petycje, że ta zmiana jest niekorzystna, tylko komplikuje życie kierowcom. Mianowicie jest coś takiego, że po 14 dniach, gdy upływa ci 14-godzinna dniówka na samsarze, ale to się chyba dzieje na wszystkich logbookach. Nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Wiem, że na pewno to się dzieje na samsarze. Po 14 godzinach automatycznie wygasa ci dniówka. Nawet jeżeli ty sobie zrobisz 2-godzinną lub 3-godzinną lub 4-godzinną przerwę wewnątrz dnia, która przedłuża ci dniówkę. Po prostu sam Saratera nie pokazuje, tylko po 14 godzinach pokazuje ci violation. I ty musisz jechać na tym violation. Jeżeli jesteś pewny, że twoje obliczenia są poprawne i masz czas, żeby jechać dalej, jesteś legalny, to ty jedziesz z czerwoną książką, która się świeci na czerwono. Co w takiej sytuacji zrobić, gdy zatrzyma cię jakaś policja? Musisz się gęsto tłumaczyć i to jest głupie. Po pierwsze, podaję w wątpliwość twoje własne tłumaczenie, jakby wyliczenia, bo po to mamy elektroniczne logbooki, żeby komputer za nas wszystko wyliczył. Po drugie, wprowadza nas w kłopot na wypadek jakiejś kontroli, bo trzeba się tłumaczyć policjantowi. Nie każdy będzie potrafił to wytłumaczyć, nie każdy policjant będzie miał chęci na słuchania tego. Może sam nie czai przepisów i tak dalej do końca. I może ci walnąć ticket, który ci się nie należy. A po trzecie, wcześniej było tak, że dodawało ci to automatycznie po rozpoczęciu, gdy rozpoczynałeś ruch pojazdu, pojazd wprawiałeś w ruch, pomimo tego, że upływał ci czas, to ta książka, te zegary się automatycznie po prostu zmieniały, tak jak powinny się zmieniać, dodawały ci czas. A dziś to wszystko należy obliczać niestety manualnie w głowie. To jest utrudnienie życia. Wielu kierowców się w to nawet nie chce bawić i się zatrzymuje przed 14, nie? Chociaż teoretycznie mogłoby jechać dalej, ale ci logo pokazuje violation. To jest takie głupie. Sam do końca nie rozumiem dobrze zasad 8373 7382. Rozumiem go na tyle, to łopatologicznie, że umiem jej używać, ale jeżeli chodzi o teorię i wszystkie warunki, ja nie jestem w stanie, czy... Nie wiem do końca, jak ona się w praktyce wygląda, na przykład po wczorajszym dniu. Skoro miałem trójkę tu w środku mniej więcej, dodałem sobie... Mogłem tam jechać jeszcze znacznie więcej, bo wczoraj tylko przyjechałem 7.30, ale gdzieś tak o 9 by mi się wskoczyła już 8 godzin. Musiał i tak bym robić przerwę, a poza tym byłem zmęczony. No ile można robić? To dodatkowo nie jestem pewien, ile mi się włącza czasu, gdy ja tutaj zrobię 8. 4 godziny chyba mi się włączyło. 4.15, coś takiego. A dlaczego 4.15? Tego nie rozumiem. 4.15 licząc od tego momentu? O, chyba od tego. Bo tutaj było jakieś raz, dwa, trzy, cztery, jakieś 5 godzin jazdy. Może 7, o chyba rozumiem, odtąd się po prostu liczy. Chyba sobie sam wytłumaczyłem i zrozumiałem. Policja dalej sobie plotkuje. A ja jadę. Jeszcze 7 minut.
wydaje mi się, że to jest dobry moment, aby skończyć narrację tego odcinka. Relację z kółka numer 1 tego tygodnia, show w okolice Boston, Massachusetts, więc stare klimaty, to co zwykle. Końcówka Indiany, za niedługo wbijam się w aglomerację Chicago, a tam to już może być różnie, wiadomo jak to jest. W Chicago nigdy nie wiadomo jak to jest, wiadomo, nie? Bo tam się może wszystko skiepścić w minutę 8, nagle zakorkować i to jest stały element gry pod tytułem jazda po obwodnicy w godzinach popołudniowego szczytu. Ja się wbijam do Chicago właśnie w godzinach popołudniowego szczytu. Jest 3:40 czasu lokalnego. Więc między 4 a 5 ja przejeżdżam przez najgorsze obszary. Kluczem jest przejechanie tego pierwszego etapu w Indianie, Indiana, Illinois, do zakrętu na Nord, na 294, bo tam są zwężki, konstrukcyjne i tam się często rozkraczają samochody o tej porze. Ale cóż, jestem dobrej myśli i myślę, że pójdzie gładko. Nie zamierzam zajeżdżać na gaz, na zatankowanie, ponieważ szykuje mi się load na jutro. Super easy. Idę do domu dzisiaj po skończonej trasie na noc. Startuję jutro dopiero. Nie muszę się śpieszyć właściwie, bo tak jak stanę na luzie, sobie pojadę. Do przejechania mam jedynie 750 mil i delivery jest na czwartek, dopiero 10 rano. I na dodatek to jest full load. Ja nie robię żadnych składaków w trasie numer 2, jadę do Pensylwanii. Także easy peasy, lemon squeezy. Łatwa, prosta robotka. Człowiek się nie namęczy. I to będzie ostatnia trasa w firmie Namana tego roku. Tego roku. Tego życia chyba. Podejrzewam, sądzę, że jednak los mnie tutaj. Nigdy nie mów nigdy, ale zgaduję, że jest większe prawdopodobieństwo, że jednak los mnie już tutaj nie poprowadzi z powrotem. Aczkolwiek co? Nigdy nie wiadomo. Także takie są projekcje, ale tak jak mówię, są projekcje, z projekcjami należy być ostrożnym i grać. Pan chce mi tutaj wjechać przed nos, puścimy pana. A jedź pan. Panie Amazonie! Czy to kap za mną? Nie. I nie wiem, na czym mówiłem. Jak zawsze są to backupy, zawsze do każdej firmy mogę wrócić, jakiejkolwiek nie pracowałbym. Tutaj na lato będą nowe ciężarówki w Namana, więc jakby co. Myślę, że zrobię też osobny odcinek na temat tej firmy. Może takie podsumowanie współpracy, bo w sumie jeździłem dla nich od kwietnia. O czym chciałem wspomnieć, że zrobię osobny odcinek prawdopodobnie. I to jest taki filmik na pożegnanie. W sumie zacząłem pracować u nich w kwietniu zeszłego roku i teraz jest luty. Więc dociągnąłem co? Cały rok. 10 miesięcy powiedzmy mniej więcej nasza współpraca wyniosła z dwumiesięczną przerwą, a więc w sumie około 8-9 miesięcy przejeździłem u nich. Będę wspominał firmę w porządku, a zwłaszcza załogę. Załoga to jest to. Zawsze jak się przychodzi do firmy, się poznaje ludzi, człowiek się trochę tam przyzwyczaja i zżywa, no to zawsze to załoga to jest fajny aspekt tej pracy, bo jak się poznaje innych kierowców na różnych etapach życia, nie? Ale tak czy inaczej, jakieś tam znajomości, konekcje zostaną. Zawsze człowiek gdzieś idzie, gdzieś indziej, to ja uważam tak, że jeżeli chcesz sobie polepszać swój byt jako kierowca, to nie unikniesz zmian firmy. Jeżeli zbyt często zmieniasz firmy, to jest coś nie tak z tobą. Ale jeżeli nie zmieniasz firm, to jest z tobą również coś nie tak. Mi się wydaje, że kluczem do polepszenia, zarabiania coraz lepszego jest zmiana firmy raz za jakiś czas. Nie za często, na pewno nie za rzadko. Trzeba to tak wypośrodkować. I tyle, to chyba skończymy ten odcinek i może jeszcze nagram jutro, jutrzejszą trasę, bo to będzie taka
co jutro jest środa. Środa, czwartek, w piątek po południu pewnie wrócę na jardę. Będzie taka luźna traska i pewnie może mi się uda nakręcić osobny odcinek z tamtych klimatów. Bethlehem chyba jest moja dostawa PA. No tyle, to ja już się zamknę. Przeprawa przez Chicago przed nami. Pędzimy. Na razie korki się nie nabudowały. Jestem dobrej myśli, że przeleci mi gładziutko. Dzisiaj jest w końcu wtorek, tak? Wtorek. To tyle, ty. Ja pozdrawiam i dzięki za uwagę i życzę miłego po prostu popołudnia, albo wieczoru, albo poraneczku, albo jajecznicy. Szokowanie.